Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Aneta i tutaj rozmawiamy na temat perfum. Jeżeli jesteś tak samo jak ja faworytem perfum, koniecznie zapraszam Cię do zostawienia subskrypcji. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Również odsyłam Cię na moje kanały social media, na mój Instagram oraz mój TikTok. Również zostaw tam ślad po sobie. Będę Ci bardzo, bardzo za to wdzięczna i oczywiście dziękuję. Dziś w filmie chciałabym popowiadać troszeczkę, pokazać Wam perfum o tematyce mrocznej, halloweenowej, o takiej jesiennej, więc jeżeli lubisz takie intensywne, ciemne, mroczne zapachy, koniecznie zostań tu dziś razem ze mną. Pierwszy zapach to Myrrh and Tonka od Jo Malone. Przepiękne perfumy i od razu Wam powiem, że są to perfumy, które ja bardzo często polecam osobom, które szukają perfum oryginalnych i wyjątkowych. Muszę przyznać, że Myrrh and Tonka właśnie takie są. Jest to zapach, który otwiera się bardzo słodkim blastem lawendowym i przeistacza się w przepiękny ambrowo-bursztynowy zapach z piękną bazą w postaci myrrh, który tutaj wybrzmiewa żywiczo, balsamicznie i w połączeniu z tonką, taką słodkością tonki, wybrzmiewają one bardzo aromatycznie, przepięknie, luksusowo i muszę przyznać, że są to perfumy, które świetnie sprawdzą się w nawieczorowe wyjścia. Ja sama osobiście również lubię je nakładać takimi mroźnymi dniami porą dzienną. Zapach, który jest ciepły, który jest aromatyczny, bardzo przyciągający i jest słodko, jest pudrowo, jest żywicznie, jest bardzo, bardzo wyjątkowo. Również jeżeli chodzi o trwałość, uważam, że w porównaniu do innych zapachów od Jo Malone, tutaj te perfumy są naprawdę na szóstkę z plusem. Zapach, bez którego tego odcinka nie mogłoby być, to oczywiście Tom Ford Black Orchid, oczywiście od Toma Forda. Zapach, który jest bestsellerem, który jest, myślę, że bardzo dobrze znany przez wielu z Was. Przepiękny zapach, bardzo elegancki, niesamowicie intrygujący. Zapach, który wybrzmiewa bardzo, bardzo bogato. Tutaj mamy połączenie orchidei. Jest to orchidea bardzo intensywna w towarzystwie trufli, czekolady, nut drzewnych, ambry, kwiatów, nut słodkich, takich tytoniowych nut. No, bardzo bogata mieszanka, intensywny zapach, który również daje o sobie bardzo mocno znać. Bardzo idealny wybór na wieczorowe wyjścia. I również tutaj ja w Black Orchid od zawsze wyczuwam taki intrygujący vibe, taki przyciągający, mroczny, bardzo tajemniczy i uważam, że jest to jeden z najlepszych zapachów randkowych, więc jeżeli jeszcze nie testowaliście, to koniecznie zerknijcie na Black Orchid. Inny zapach to Moison Francis Cork Dijon i jest to Oud Silk Mood. Dajcie znać, czy testowaliście już te perfumy. Ja powiem Wam szczerze, że nie używam często tych perfum. Wciąż brakuje mi okazji na ten zapach. Jest to róża, taka agarowa róża, podana w dość fajny, świeży sposób, lekko ziołowy. Tutaj mamy rumianek, dodatek rumianku, który delikatnie ociepla ten zapach, sprawia, że jest to zapach
agarowy z taką fajną, naturalną, ziołową nutą. Bardzo, bardzo przyjemne perfumy. Jest to zapach, który na pewno jest świetnym uniseksem. Ma w sobie sporo tajemniczości, bardzo dużo wyjątkowości. Osoby, które są takie... które lubią wszystko inne, zupełnie inne niż wszyscy, myślę, że mogą spojrzeć na te perfumy. Tu w nich wyjątkowości nie brakuje. Kolejny zapach to zapach, który dotarł do mojej kolekcji właśnie dziś, dzisiejszego dnia. Otrzymałam paczuszkę od Moniki Aroma, dziękuję Monika, z zapachem Tkliwi Nihiści numer 2. Zapach, który bardzo długo chodził mi po głowie. Ja te perfumy poznałam w Mediolanie, kiedy to Monika naniosła mi z próbki na nadgarstek. Miała schowany w kieszeń, słuchajcie, malutką próbkę tych perfum i po prostu nie mogła, przestać cieszyć się tym zapachem. I kiedy ja powąchałam te perfumy, pamiętam, że moje pierwsze skojarzenie to była taka śliwka w czekoladzie, coś w tym stylu. I faktycznie chyba było to dobre skojarzenie. Śliwka w czekoladzie, ale z dodatkiem goździków, z dodatkiem skóry i tytoniu. Słuchajcie, tutaj jest tak intensywnie, tak gęsto, bogato. To jest zapach, który kojarzy mi się z czymś bardzo dobrym, z takimi wspomnieniami jakichś takich bardzo dobrych uroczystości, czasu z rodziną, święta, może gwiazdka. Jeszcze muszę troszeczkę się zastanowić, ale mam bardzo dobre skojarzenia, wąchając ten zapach. Uważam, że jest to również intensywny zapach, który świetnie będzie sprawdzał się właśnie, wpisuje się właśnie idealnie w te święta takie nostalgiczne, które teraz nas czekają, jak również ci, którzy świętują Halloween, myślę, że mogą spróbować ten zapach. Kolejny zapach, który się świetnie wpasowuje w dzisiejszy temat, jest to Splendida Bulgari Jasmine Noir. Jasmin Noir, nie wiem jak to dokładnie tam się czyta. Wiecie, że ja, jeżeli chodzi o wymowę nazw perfum, często robię pomyłki i wy mnie zawsze poprawiacie, za co wam bardzo, bardzo dziękuję. Zapach, są to białe kwiaty, gardenia, jaśmin, podane w bardzo fajny taki drzewno, słodko-kaszmirowy sposób, drzewo sandałowe i duża, duża dawka drewna kaszmirowego z ogromną ilością fasolki tonki. Jest bardzo przyjemnie, drzewno, balsamicznie, kremowo, niewątpliwie wieczorowy zapach, który ma taki fajny akcent mroczny. Jestem wręcz przekonana, że tutaj tą mroczność dodają nam nuty drzewne w połączeniu z balsamicznym, kremowym połączeniem fasolki tonki z drewnem kaszmirowym właśnie. Bardzo przyjemny zapach, elegancki, wytworny dla poważnych kobiet, bardzo eleganckich. Idealny wybór. Kolejny zapach, który jest lubiany przez wiele, wiele z was, również przeze mnie, Dior Addict Eau de Parfum. Przepiękna wanilia bourbon w towarzystwie białych kwiatów. Jest słodko, ale jest tak, ta wanilia nie jest taka przesłodzona. To jest bardzo taka wyrafinowana, gustowna wanilia. Zapach przepiękny, bogaty, intensywny, tak jak wcześniej wspomniałam, lubiany przez wiele kobiet, szczególnie przez takie bardzo dostojne, eleganckie kobiety. No,
Co tu dużo mówić? Wanilia Bourbon, bardzo ekskluzywna wanilia, piękna, szlachetna, kremowa, z towarzystwem białych kwiatów, z towarzystwem delikatnych nut zielonych w otwarciu. Jest pudrowo, jest bardzo tajemniczo, jest uwodzicielsko, jest lekko słodko, nieprzesłodzono. No, piękne perfumy, warte zainteresowania. Również jeżeli chodzi o jakość, tutaj stawiam 6 z plusem. Bardzo trwały i projektywny zapach. Kolejny zapach to zapach, który ja bardzo, bardzo lubię. Jest to Orchidée Rouge od Sora Dora. Marka, którą ja bardzo sobie cenię. Dajcie znać, czy znacie Sora Dora zapachy. Ja już Wam kilka razy mówiłam na moim kanale, ale mam nadzieję, że przetestowaliście te perfumy i że wiecie troszeczkę więcej na temat tej marki. Zapach Orchidée Rouge to zapach, który nie posiada piramidy olfaktorycznej i jest dość złożonym zapachem. Zapach waniliowy gourmand z bardzo dużą dawką słodyczy i przypraw. Słodycz w postaci karmelu, mleczko migdałowe, mamy tutaj elemis, mamy dużą dawkę wanilii, tak jak wcześniej powiedziałam, nuty drzewne i tutaj również mamy niesamowicie intensywną porcję rumu. W tej całej słodkiej otoczce pięknie promieniują nuty alkoholowo-rumowe, które są przepięknie zbalansowane z tymi słodkimi nutami. Zapach bardzo kobieco-męski, co chciałam powiedzieć, u unisex. I ja sama osobiście uważam, że jest to niesamowicie sensualny zapach, bardzo przyciągający i intrygujący. Osoby, które lubią gourmand perfumy, koniecznie na nie zerknijcie, ponieważ jest to bardzo dobry zapach. Kolejny zapach to Ambanua od Orientica. Przepiękny flakon. Bardzo piękna czerń, intrygujący, tajemniczy, niesamowity. Bardzo mi się podoba. Zapach, który moim zdaniem jest idealnym męskim zapachem. Natomiast kobiety, które lubią stawiać przed sobą dystans, będą również zainteresowane, zadowolone z tych perfum. Zapach, który moim zdaniem wybrzmiewa lekko skórzanie. Tutaj ja na Fragrantice sprawdziłam nuty zapachowe. W otwarciu mamy słodycz elemis, również znajduje się marchewka i figa. Natomiast w nucie serca znajduje się lilia, nutę bazy tworzy piżmo, cedr i drzewo sandałowe. Zapach, który moim zdaniem posiada te składniki, z tym, że ja tutaj wyczuwam lekko nutę skóry. Takiej skóry, słuchajcie, jakby lekko ziołowo, słodkiej, bardzo intrygujący. Na męskiej skórze ten zapach wybrzmiewa niesamowicie, bardzo, bardzo intrygująco, tajemniczo. Mrocznie, no piękne, piękne perfumy, skórzano-ambrowe z lekką słodkością, z lekko jakby taką roślinnością, no bardzo coś innego, jest to zupełnie coś innego i powiem Wam szczerze, jeżeli lubicie wyjątkowość, to tutaj w tym flakonie jest jej od groma. Kolejny zapach to 6 plus 2 od Dotto. Przepiękny flakon, to jest tak ciężki flakon. Tutaj ja myślę, że ten sam flakon waży z ponad kilogram. Bardzo intensywny również zapach, przepiękny i wow, no coś niesamowitego. Jest to zapach bardzo bogaty, bardzo bogaty, bardzo luksusowy. Osoby, które szukają zapachów takich bardzo luksusowych, to 6 plus 2 od Dotto jest idealnym wyborem.
zapach tajemniczy. To zapach, który otwiera się bardzo intensywną dawką opoponax, kadzidła oraz balsamicznym myrth. Przepięknie. Jest to zapach drzewno-słodki z dużą dawką karmelu, z nutami drzewnymi, udem. Bardzo piękny, luksusowy, taki dymno-drzewny, słodki, gourmand zapach z niesamowitą elegancją i niesamowitym wyjątkowością, niesamowitą wyjątkowością. Przepiękne, po prostu uwielbiam. Jest to taki zapach, który również daje duży dystans, który sprawia, że podchodzimy poważniej do osoby noszącej. Bardzo, ja uwielbiam te perfumy, ja je bardzo lubię nakładać porą wieczorową do takich ciemnych sukienek, sensualnych, zmysłowych kreacji. Bardzo piękne. Polecam. Zapach to Baume Parfumier 603. Zapach, który jest skórzany. Z tym, że tutaj jest przepięknie. Jest to skóra, która na pewno jest dobrym wyborem dla osób, które jeszcze tak się nie noszą z perfumami skórzanymi. Ja wiem, że skóra jest dość ciężkim składnikiem i do skóry trzeba dojrzeć, niewątpliwie na pewno. Tutaj natomiast ta skóra jest bardzo pięknie, tak lekko podana w towarzystwie liścia fiołka, w towarzystwie tymianku, jest lekko słodko dzięki fasolce tonce, dzięki wanilii. Bardzo piękny, drzewno-skórzany zapach z takim dodatkiem słodyczy, z dodatkiem lekkich ziół. Bardzo świeża skóra, taka idealna na porę dzienną, ale ma w sobie tutaj również taką tajemniczość. Ma w sobie troszkę takiego przerażenia. Ja bardzo lubię te perfumy. Powiem wam szczerze, że to jest zapach, który niedawno trafił do mojej kolekcji i ja je bardzo, bardzo polubiłam. Kolejny zapach to zapach, któremu również nie brakuje tajemniczości. Jest to Andrea Mac Entrance. Bardzo piękny zapach. Bardzo taki przyciągający. Zapach, który otwiera się bardzo przyjemno słodką, lekko cytrusową bergamotką i który jest zapachem szafranowo-ambrowym z dodatkiem wanilii, z dodatkiem przypraw, gałki muszkatałowej oraz mocnych kwiatów, takich jak na przykład geranium, czyli petunia. Jest intensywnie, lekko cierpko, lekko kwaśno, ale zarazem słodko i przyprawowo. Zapach, który jest bardzo złożony, który jest niewątpliwie bardzo uzależniający. Tutaj ta cała kompozycja tworzy jakby lekko dymny, lekko drzewno, ambrowy zapach, z tym, że ambrowo-słodki, lekko kwiatowy, lekko pudrowy. Tutaj mi się bardzo podoba ta waniliowa słodycz. Ona później w bazie jest jej bardzo dużo i ona jest bardzo pudrowo-słodka. Ta całość tej ambry, tych kwiatów mocnych, intensywnych, zostaje pięknie opudrowana i osłodzona wanilią. No jest niesamowicie, bardzo lubię te perfumy. Zobaczcie, jaki fajny flakon tutaj z takim skoszeniem. Bardzo przyjemne. Ostatni zapach na dziś to Molton Brown Fiery Pink Pepper. Zapach, który jest chyba moim corocznym wyborem halloweenowym. Zapach, który otwiera się bardzo intensywnym blastem pieprzno-cytrusowym. Tutaj mamy niesamowitą ilość
pieprzu w towarzystwie tangeryny, w towarzystwie cytrusów, takich słodkich cytrusów, ale ta pieprzoń tutaj niewątpliwie wygrywa, jest jej ogrom, jest jej po prostu ogrom. Zapach, który w moim odczuciu wybrzmiewa bardzo skórzanie. Ja tutaj wyczuwam skórę, z tym, że w zestawieniu nut ja tam skóry nie widzę i bardzo mnie to dziwi, ponieważ tak jak ja mówię, tutaj bardzo mocno wyczuwam skórę. Mamy niesamowitą dawkę imbiru, gałki muszkatałowej przypraw. Mamy osmantus, konwalię, jaśmin, labdanum, piżmo mechdębowy, cedr i patchoulę. Jest wytrawnie, jest lekko kwaśno, jest lekko ziołowo, bardzo pieprznie, ale również słodko dzięki labdanum, intrygująco, tajemniczo i mrocznie. Ja te perfumy bardzo lubię, uważam, że jest to bardzo dobrze skrojony zapach. Warto zapach ten od Molton Brown przetestować. Dajcie znać, czy testowaliście kiedyś ten zapach. Jest w nim bardzo duża dawka takiego zapachu luksusu, takiej elegancji i prestiżu, uważam. Również bardzo trwały zapach, projektywny, fajny, piękny flakon. Dajcie znać, czy już testowaliście. Okej, kochani, to już wszystko na dziś. Dajcie znać, które perfumy byście dodali do tego zestawienia. Dziękuję Wam, że tutaj jesteście. Dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Cześć!